Ekscelencjo, księżarcy i sobie. Chcę bardzo jego podziękować za to, że znalazłem czas w takim trudnym okresie, przecież niedługo jest wypadany. Z arcybiskup chciał spotkać się z kolejarzami. Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich przybywanych tutaj z różnych części naszej archidiecezji, którego sądzę, nie wiem, są, nie ma. W każdym razie chcemy, jak co roku, tradycyjnie przybyć tutaj do domu arcybiskupa, by wspólnie się pomodlić, by szaleć się z opłatkiem, złożyć sobie życzenia, a przede wszystkim prosić o błogosławieństwo księdza arcybiskupa na ten nowy rok. A resztę niech już powiedzą sami kolejarze. Czcigodny księże arcybiskupie, pasterzu Kościoła Krakowskiego. Tak jak ksiądz wspomniał, przybywają tutaj kolejarze dzisiaj z południowej Polski, można powiedzieć. Przybywamy tutaj dziękować za Twoje błogosławieństwo w minionym roku. Przyjęliśmy ten rok, trudny, ciężki rok inwestycji, pracy, transporcie, ale rok szczęśliwy. Bo ten rok zaczynaliśmy tutaj, w tym miejscu. Jak mawiał największy z Polaków, mieszkaniec tego domu, mawiał, przyjdą zaś, znowu jesteśmy. Zostawił nam testament także. Zwrócił się do nas kolejarzy słowami. Kolejarze, nie dajcie się podzielić. My niepodzieleni razem jesteśmy znowu tutaj dzięki Twojej dobroci, księże profesorze. Motto Twojej posługi kapłańskiej, Twojej posługi pasterskiej brzmi znać Chrystusa. To znaczy znać Boga, to znaczy znać projektanta świata, to znaczy znać projektanta człowieka, znać jedynego Stwórcę życia. Prosimy Cię w progu tego nowego roku, księże arcybiskupie, o błogosławieństwo na ten nowy, trudny, ciężki rok pracy. My kolejarze, aby te nasze małe projekty wpisywały się w te największe dzieła tego świata. I jeszcze jedno słowo, księże arcybiskupie. Spotkałem nie tak dawno kolegę kolejarza, łodzianina, który zwrócił się do mnie tymi słowami. Zabraliście nam biskupa. Dbajcie o niego i szanujcie go, bo to wspaniały i dobry człowiek. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję.